Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii z Niewiadówką. Dzisiaj w końcu rozpoczynamy pracę, po których będzie widać jakiekolwiek efekty, ponieważ zaczynamy ją szpachlować. Jak zobaczycie sobie teraz w środku, to będziecie widzieć takie prześwity białe i zamierzamy dzisiaj przede wszystkim je zniwelować. Jeżeli nam się uda, to jeszcze przy okazji, jak mamy tutaj takie różne pajączki, to też spróbujemy je przeszlifować i zaszpachlować, no bo ktoś tutaj szpachlował, ale niestety no w taki sposób, jeżeli to zaszpachlujemy, to zaraz zacznie znowu pękać, więc trzeba to i tak przeczyścić i zaszpachlować jeszcze raz. Żeby nie przedłużać, zaczynamy może. Wyrobimy sobie szpachle. Pokazywałem Wam na vlogu, że kupiłem tackę do wyrabiania szpachli. Kupiłem też dodatkową szpachlówkę, bo ta jedna na pewno zabraknie. To będzie za mało. Mam nadzieję, że ona jest jeszcze dobra. Dobra, spoko. To teraz tak, będziemy sobie nabierać tu szpachle. Dobra, na razie może tyle wystarczy. Ja nigdy tego nie wiem, ile dawać. Dobra, więcej nie daję. Albo jeszcze. Bo jak damy go za dużo, to nam to będzie bardzo szybko twardnieć, a jeżeli damy za mało, to znowuż będzie za miękkie. Troszkę ciężej się ją wyrabia niż tą zwykłą szpachlę bez włókna, no ale... Dobra, na razie chcemy tylko dziurę zaszpachlować, więc pójdziemy z tamtej strony i szukamy dziur. O, takich jak tutaj na przykład. I postaramy się to tam władować jakoś. Podejrzewam, że będziemy musieli to na kilka razy robić, bo ta szpachla nam będzie wchodzić do środka. Będzie ją wciągało. O! Jak widzieliście teraz na timelapsie, zaczęliśmy już ją szpachlować. Wygląda to teraz w ten sposób. Będziemy musieli to oczywiście jeszcze poprawić i to nie jest wykończeniowa, bo będzie trzeba na to dać jeszcze tą szpachlę wykończeniową. Na razie chcemy tylko załatać te dziury, te mniejsze, ale na przykład tak jak mamy tutaj na dachu, opa, o, to tutaj niestety nie będę robił teraz szpachlą, tylko od spodu najpierw wzmocnię to włóknem szklanym i dopiero później tutaj damy szpachlę tą z włóknem szklanym, a potem wykończeniową, bo jakbyśmy dali samą tą szpachlę, to by to nam i tak zaraz popękało, bo jednak taka skorupa troszkę pracuje i się rusza, więc moim zdaniem trzeba to najpierw wzmocnić i dopiero będziemy to szpachlować. Ale to tym się zajmiemy kiedy indziej. Dzisiaj zaszpachlujemy wszystkie te dziurki małe, dokończymy, a w następnym odcinku porozwiercamy wszystkie te nity, co mamy i będziemy tam dach szpachlować, bo dach trzeba na jeden raz zaszpachlować moim zdaniem, żeby po prostu nie padało nam potem do środka. Jak to zrobimy, to już będzie dużo zrobione. Dobra, nie przedłużam, my idziemy szpachlować dalej. Pokażę Wam, co już zrobiliśmy, co się udało zrobić. Tutaj troszkę poszpachlowaliśmy, zdejmowaliśmy wszystkie odblaski, które były przekręcone, bo i tak będziemy malować tą przyczepkę docelowo. Tutaj też zdjęliśmy ramkę i tutaj bardzo dużo było tych dziur, zarówno tutaj na tej krawędzi, jak i na tej ściance, więc to poszpachlowaliśmy. Oczywiście od góry, tutaj zobaczcie, ile tego było. No wygląda to jak taka trochę biedronka, przyznacie, więc jest tego sporo. Tak samo tutaj z przodu tej przyczepki. No i teraz jak sobie zobaczycie w środku, wcześniej widzieliście, jakie były prześwity. A teraz zobaczcie, jest ich zero. Jest naprawdę teraz świetnie. Nawet widać, jak szpachla ładnie powychodziła. Gdzieniegdzie upchaliśmy trochę więcej. Oczywiście to doczyścimy, więc nie ma problemu z tym. No i tak to wygląda na chwilę obecną. Wracamy do Was jutro. Jutro przede wszystkim będziemy czyścić, a raczej szlifować to, co zaszpachlowaliśmy. Zobaczymy, gdzie będzie trzeba poprawić. No i tyle. Do zobaczenia jutro. Cześć, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj dalej szpachlujemy sobie niewiadówkę. Musimy rozwiercić sobie na górze nity, bo nie wiem, czy Wy zobaczycie, a może ja przejmę kamerę i Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj mamy nity
Dlatego, ponieważ ta konstrukcja jest przynitowana, więc musimy to porozwiercać dzisiaj. Tym się zajmie mój brat. Porozwierca to, a ja się zajmę dzisiaj szlifowaniem tych pęknięć wszystkich, aby uzupełnić znowu szpachlom, bo trzeba to wszystko pouzupełniać. A tak jak wam tłumaczyłem, nie chcę tego uzupełniać na to po prostu, tylko chcę to najpierw rozszlifować, bo tam dalej mogą być te pęknięcia i to będzie się powiększać. Na tą chwilę tyle, ustawiamy timelapsa i po prostu działamy. Miłego oglądania. Mały update'ik, widzieliście timelapse'a, teraz wam powiem, co zrobiliśmy. Usunęliśmy w końcu wszystkie te metalowe listwy aluminiowe. Teraz jak zobaczycie, zobaczcie ile dziur powstało po tych listwach. Dlatego teraz będziemy to szpachlować. Usunęliśmy też taką sklejkę, która była tutaj, co też widzieliście na timelapse'ie, ponieważ pod nią też są otwory, które są do zaszpachlowania. A ja dalej czyszczę na razie to, co szpachlowaliśmy. Jak widzicie, miałem czyścić pajączki, co wam powiedziałem na początku, jak zaczynaliśmy dzisiaj pracę, ale niestety ja mam tylko papier 220 i nim nie jestem w stanie tego zrobić, dlatego jutro podjadę, kupię 80 i albo jakieś 120 i wtedy zeszlifuję to i będziemy szpachlować jeszcze raz. Więc teraz szpachlujemy i szlifujemy dalej. A na tą chwilę w tym odcinku to już wszystko. Dalsze prace z niewiadówki będą w następnych odcinkach. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał taki odcinek, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby być na bieżąco, żeby żaden odcinek z tej oraz innych serii was nie ominęły. A my widzimy się za jakiś czas.